Badawczo Świdnik. Pracę oceniło jury w składzie. Pan przewodniczący Franciszek Czarny, pan Leszek Paradowski, którego dzisiaj niestety nie ma wśród nas, Wojciech Budaszek. Trzeba przyznać, że mieliśmy duży orzech do zgryzienia w tym roku. I to do tego stopnia, że nie przyznaliśmy pierwszej nagrody i to jednomyślnie. Zaczniemy od wyróżnienia. Jedno z wyróżnień to jest, otrzymuje pan Wolfgang Trapp. Następne wyróżnienie, pan Roman Paszel za pracę Widok. I następne wyróżnienie, pani Katarzyna Szpiega za pracę Przed wejściem. I jeszcze jedno, bo w tym roku są cztery wyróżnienia, pan Marek Szczytkowski za pracę pod tytułem Naród. No i mamy trzecie miejsce dla pana Jana Lewandowskiego za zestaw zdjęć Peron. I drugie miejsce, czyli de facto jakby pierwsze, pan Ryszard Świeżko za pracę pod tytułem Spowite. I w kategorii dzieci tytuł laureata i pierwsze miejsce otrzymuje Maja Basiejko. I w kategorii młodzież tytuł laureata i pierwsze miejsce otrzymuje Marwina Spychalska. Na przełomie zimy i wiosny będzie ogłaszany nabór do kolejnego konkursu, będzie ogłaszany regulamin i postaramy się zaproponować troszkę inne zasady, troszkę inny regulamin. Jeszcze nie będę mówił o szczegółach, ale w takim zarysie, jaki już tutaj powiedziałem, mam nadzieję, że to będzie dla Państwa zachęcające, inspirujące. Także zapraszamy na kolejny, już wtedy ósmy konkurs, pod nieco zmienioną nazwą, w nieco innej formule i mam nadzieję, że przełoży się to na ciekawsze prace, na więcej uczestników